Siedem palców. Już czuję w palcach dolara. To jeszcze nie koniec. Mam ochotę podwyższyć stawkę do $5. Dobra. I co, Eski? Stawiasz 10? Niech będzie. Pokażę wam, jak się rzuca podkową za $10. Dalej, Eski. Cisza. Nie denerwujcie mnie. Spokój. Kocham ją. Błękitnooką panią. Kocham ją nocą i za dnia. Ożenię się z nią, szaleję za nią. Ona serce swe mi da. A to kto? Znam, tra-la-la, piękne panie, lecz ją kocham nocą i za dnia. Ma niezły głos. Zaraz odechcę mu się śpiewać tym pięknym głosem. My true love is a sunburnt daisy, ho de ding dong doodle lady day. She won't work and I'm too lazy, ho de ding dong doodle lady day. Ho de ding dong, ho de ding dong, ho de ding dong doodle lady day. Well, howdy. Witajcie. Piękny dzień mamy dzisiaj. Nie gadaj o pięknym dniu. Twoje wrzaski kosztują mnie $10. Przykro mi, przyjacielu, ale... Bądź łaskaw zabrać ręce. Zabiorę ręce, jak mi oddasz $10. Puszczajcie. Co tu się dzieje? Zwariować można. Jak nie ścigam tych, co pędzą whisky, to muszę uspokajać tych, którzy ją piją. Roy, nic nie piliśmy. Zachowujecie się tak, jakbyście pili. Zaraz się uspokoicie. Marsz do aresztu. No już. Może tak to wyglądało, ale myśmy się nie bili. Potrafisz być zabawny, ale nie mam czasu na wysłuchiwanie Hossa Cartwrighta. Hoss Cartwright? Syn Bena Cartwrighta? Tak. Witaj. To ja, twój kuzyn Mully. Kuzyn Mully? Mully Jones. Bonanza. Występują
historia Muleya Jonesa. Przyjechałem aż z Whitfield w Missouri. Słyszałeś, to mój kuzyn. Niech to będzie nawet twoja ciocia Berta. Każdy płaci $10 grzywny za bijatykę w miejscu publicznym, albo was zamknę. Więc jak? Spotkanie z kuzynem kosztuje mnie $30. Kuzynie, bardzo dziękuję. Oddam ci dług, jak tylko znajdę pracę. Oddam ci jutro. Macie szczęście, że mam pieniądze. I tak bym je przegrał, rzucając pod kołą. Tato, dowiedziałem się, że tu jesteś i że urządzasz burdy na ulicy. Wszystko załatwione. Hoss zapłacił grzywnę i puszczam ich wolno. Nie mam czasu. Muszę dopaść tego bimbrownika. Przenosi sprzęt z miejsca na miejsce. Skacze szybciej niż kangur. Żegnam. Wódz Biały Niedźwiedź i ja bardzo się staramy. I co? W dniu, w którym przyjechał przedstawiciel rządu do spraw Indian, ty i syn wodza urządzacie publiczną bójkę. Hoss jest niewinny. Co z tego? A jeśli was widział? Wiesz, ile od niego zależy? Propozycja twojego ojca i moja, żeby przesiedlić waszych ludzi, spotkała się z aprobatą, bo stosunki między nami są bardzo dobre. To przeze mnie, kuzynie. A co mnie to obchodzi? Ważne, że... Jak mnie nazwałeś? Kuzynem. Jestem Muley z Whitfield, w stanie Missouri. Kuzyn Muley? Nie mam takiego kuzyna. Przyjechał rano. Mam list polecający. Muley. Do Bena Cartwrighta. Przedstawiam Muleya Jonesa, który jest synem Rebecky Jones od strony Larsonów. Chcę osiąść w Kalifornii. Będę wdzięczny za wszelką okazaną mu pomoc. Ollie Jensen. Słyszałem to nazwisko. Ollie Jensen. Opowiadałem ci, że podnosił mnie za spodnie jedną ręką. On jeszcze żyje. Musi mieć z 80 lat. W październiku skończy 81. Nadal pracuje w polu. Cieszę się, że jest zdrów. Trzymaj. Ollie Jensen. Jesteś synem Rebecky Jones. Bardzo mi miło, kuzynie. Zamieszkasz z nami w Ponderosie. Uprzejmie dziękuję, kuzynie. Bardzo chcę poznać Adama i Joe. Poznasz ich, jak wrócą. Gnają stado do Camp Meek. Kuzyn Ben... Bardzo przepraszam za zamieszanie, którego byłem sprawcą. Nie denerwowałbym się tak, gdyby nie to, że mamy kłopoty z Departamentem do Spraw Indian. Przyjechał tu ten pan Thornbridge. Musimy dmuchać na zimne. Co to za człowiek? Właśnie idę do hotelu na spotkanie z nim. Zaproszę go dzisiaj do Ponderosy na kolację. Zachowuj się jak najuprzejmiej. Dobrze. Zaprosiłem również twojego ojca. Chcę, żeby się poznali. Ty też przyjedź. Pokaż Muleyowi miasto. Spotkamy się w hotelu za jakieś pół godziny. Świetnie. Kuzynie? Od czego chcesz zacząć? Przebyłem długą drogę w upale. Nie pogardzę dużym kuflem piwa. Tak, ale... Mną się nie przejmuj, ja nie piję. Idźcie.
Do zobaczenia na kolacji. Do zobaczenia. Chyba go nie uraziłem. Zapomniałem, że Indianom nie wolno pić. To mój przyjaciel. Wszystko rozumie. Chodźmy na piwo. Nie co dzień spotyka się kuzyna. Dwa piwa poprosimy. Uspokój się. Poznaj mojego kuzyna, Muleya Jonesa. To twój kuzyn? Nasłałeś go, żebym przegrał. To nieprawda. Uściśnij mu dłoń, a ja zapomnę o tych $10. Co? Podaj mu rękę, no już. Powinieneś mi zapłacić. Wygrałbym. Dałem $10 szeryfowi. Gdzie byłeś, kiedy nas aresztował? W pobliżu. Jasne. Zapłaciłeś już za mnie $40, a jestem tu dopiero godzinę. Nieważne. To nie była twoja wina. Eski, przyznaj, że to było bardzo śmieszne, kiedy podkowa poleciała w górę. Szkoda, że nie widziałeś jego miny. Jak go zobaczyłem, nie było mi do śmiechu. Uważaj. Eski? Eski nie potrafi docenić tego, że ktoś dobrze śpiewa. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś miał głos taki jak ty. Dziękuję, kuzynie. Śpiewanie daje mi tyle radości. Cudownie jest stać pod niebieskim niebem w słońcu, nabrać świeżego powietrza w płuca i zaśpiewać. Zaśpiewaj. Nie. Między innymi dlatego wyjechałem z Missouri. Mój śpiew nie wzbudzał tam zachwytu. Teraz jesteś w Nevadzie. Nie wstydź się. Zaśpiewaj. Dobrze. Beautiful dreamer, out on the sea, mermaids are chanting the wild lorelei. Over the streamlet, vapors are born, waiting to fade at the bright coming morn. Beautiful dreamer, beam on my heart, even as the morn on the streamlet and the sea. Then will our clouds of sorrow depart. Beautiful dreamer, awake unto me. Beautiful dreamer, awake unto me. Beautiful dreamer, wake unto me. Starlight and dewdrops are waiting for thee. Sounds of the rude world heard in the day, lulled by the moonlight, have all passed away. Beautiful dreamer, queen of my song, lift while I woo thee. Co się stało? Host z kuzynem demolują mi lokal. Zawołajcie szeryfa. Life busy throng.
beautiful dreamer, awake unto me. Cousin Millie! Kuzynie? Beautiful dreamer, awake. Millie, każ mu przestać. Muley, próbowałem cię powstrzymać. Znowu to zrobiłem. Dlatego twój śpiew nie wzbudzał zachwytu w Missouri? Jestem zaszczycony, że mogę pana powitać w Virginia City. Mam nadzieję, że cały mój pobyt będzie taki przyjemny, jak to powitanie. Na pewno. Kiedy pozna pan wodza Białego Niedźwiedzia, szeryfie, tam się coś dzieje. Szeryfie Kofi! Roy? Co się stało? Demolują salon. To się prawie nigdy nie zdarza w Virginia City. Ciekawe, jak do tego doszło. Popatrzmy. Przestańcie natychmiast. Powiedziałem, przestańcie? To znowu wy. Idziemy. Roy. Znacie drogę, ruszajcie. Ten młody człowiek to Indianin. Tak. Co on robił w salonie? Nie wiem. To się tu nie zdarza. Wojownik Mały Koń to wspaniały młodzieniec. To syn wodza? To będzie bardzo źle wyglądać w sprawozdaniu. Lustro $50, dwie szyby $20, szklanki $70, alkohol $200, inne $50, grzywna za zakłócanie porządku $10 każdy, razem $420. I co ja słyszę? Że kuzyn Muley zdemolował lokal śpiewem? Jeszcze cię usłyszę. Niech ci się nie wydaje, że uwierzę w tę idiotyczną bajkę, słyszysz? Słyszę, naprawdę. To nasz gość. Otworzę. Wodzu, jeszcze raz witam w moim domu. Jestem zaszczycony, drogi przyjacielu. Mały koniu, dobry wieczór. Proszę usiądźcie. Wodzu Biały Niedźwiedziu. Pan Thornbridge wkrótce powinien przyjechać. Sweet Hallie, sweet Hallie, I'm dreaming now of Hallie, and the thought of her is one that never dies. She's sleeping in the valley. Wstyd mi za to, co się wydarzyo. To nie była wina twojego syna. Kawy? Napijecie się kawy? Tak, dziękujemy. The mockingbird was singing all.
Widzisz coś, wodzu? Nie, ale moi ludzie nas ochronią. Tato, tam nikogo nie ma. Nie słyszysz, że Muley śpiewa? Pewnie, że słyszę. Nie jestem głuchy. To znaczy, że... Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Próbowałem. Moi wojownicy kogoś schwytali. Panie Cartwright, te dzikusy chciały mnie zabić. To oburzające. Wodzu, to straszne. Proszę zostać na kolacji. Wszystko wytłumaczymy. Nie mam ochoty na kolację, nie chcę słyszeć tłumaczeń. Kuzyn Muley, akurat. W grę wchodzi życie ponad 200 ludzi. Proszę nie wyciągać pochopnych wniosków. Musi pan poznać sytuację Indian. Po to tu przyjechałem, żeby zapoznać się z ich sytuacją. I zapoznałem się. Panie Thornbridge, napiszę raport w oparciu o to, co tu widzę i słyszę. Ani pan, ani nikt inny nie skłoni mnie do zmiany zdania. Odjeżdżam. Proszę oddać mi jedną przysługę. Jutro, kiedy pan odpocznie i uspokoi się trochę, porozmawiamy, dobrze? Jak pan sobie życzy, ale to niczego nie zmieni. Żegnam. Bardzo dziękuję. Przykro mi, biały niedźwiedziu. Jutro z nim porozmawiasz. Co będziemy dziś robić? Mogę ci w czymś pomóc? Nie. Dzisiaj nie mamy żadnych obowiązków. Żadnych. Za to ty będziesz miał niespodziankę. Niespodziankę? Tak jest. Tato pojechał rano do miasta pomówić z panem Thornbridge'em. Tym od Indian? Tak. Wyjechał stąd wściekły i nie chciał z nikim rozmawiać. Tato wszystko mu wyjaśni. Że to moja wina? Nie, kuzynie. Powie mu, że to nie była wina Indian. Ciebie o to nie obwinia. Urodziłeś się z takim głosem. Powinieneś obchodzić się z nim ostrożniej, kiedy wokół są ludzie. Jesteście tacy wyrozumiali. Zwłaszcza tato. Zostawił ci prezent. Prezent? Ale to nie są moje urodziny. Zobacz. Nie rozumiem. Rozmawiałem z tatą o liście, który przywiozłeś. Oli Jensen prosił, żeby ci pomóc dostać się do Kalifornii. Zastanawialiśmy się, jak możemy to zrobić. I wpadliśmy na pomysł. Pieniądze. Wystarczy ci na bilet, na dyliżans i na hotel. Weź te pieniądze. Nie wiem, jak wam dziękować. Ale nie mogę tego przyjąć. Zapłaciliście już za szkody, które wyrządziłem. Spakuję się i ruszę w drogę. Dokąd? Do San Francisco. Dziękuję ci, kuzynie.
Bardzo dziękuję. Eski, już ci mówiłem. Koniec spędzeniem księżycówki. Boisz się szeryfa? To ziemia Indian. Tutaj nie będzie szukał. Muszę myśleć o swojej rodzinie. Szeryf Coffee za 100 lat nie znajdzie tej bimbrowni. Łatwo ci mówić, ale to ja przenoszę sprzęt za kolejną górę. Tak się umówiliśmy. Ty pędzisz, ja sprzedaję. Skończmy z tym, póki czas. Nie mówiłem ci, że zawarłem umowę z Samem, barmanem. Kupi od nas całą whisky za podwójną cenę. Przecież Hoss Cartwright i jego kuzyn Muley wszystko wytłukli. Chciałeś mu sprzedać towar drożej, a mnie zapłacić normalnie. Znam cię. Przysięgam, że nie. Skąd u ciebie takie podejrzenia? Już wszystko wiesz. Muszę dostarczyć towar. Bierz się do roboty. Skończyłem z tym. Nieważne, że on płaci podwójnie. No coś ty, to zbyt ryzykowne. Musiałem się zadać z tchórzem. Zaczekaj. Co robisz? Chyba o czymś zapomniałeś. O czym? Nie zapłaciłeś mi za ostatnią partię. Oczywiście, że zapłaciłem. Wiesz, że ostatnio krucho u mnie z Forsą. Już to słyszałem i nadal mnie to nie wzrusza. Zabieram butelki. Zaczekaj, zapłać mi. W życiu nie widziałem takiego nerwowego człowieka. Przecież powiedziałem ci o umowie z Samem. Nie ufasz mi? Nie. Czekaj. Czasem tak mnie denerwujesz, że mam ochotę splunąć. Za 18 butelek. Co znowu? Co ty wyprawiasz? Dostałeś 18. Chyba powierzysz mi resztę. Oczywiście. Samolub, krętacz i łobuz. Zadajesz przyjacielowi cios w plecy. Jak będziesz tak wrzeszczał, sprowadzisz tu szeryfa. Następnym razem wezmę sobie uczciwego wspólnika. Tchórz. Umiesz tylko pyskować. Daleko jeszcze do ich obozu? Około mili. To dobrze. Tato, panie Thornbridge, dokąd jedziecie? Pan Thornbridge zgodził się porozmawiać z wodzem, zanim sformułuje ostateczne wnioski. Już wie, co się naprawdę wydarzyło. Bardzo się cieszę. Staram się być sprawiedliwy. Wszystko się udało? Nie zupełnie. Kuzyn Muley nie przyjął twojego podarunku, ale doceniam twoje dobre chęci. Nie jedziesz do San Francisco? Jedzie, ale moglibyśmy jechać na spotkanie? Oczywiście. Sytuacja jest pod kontrolą. Mam nadzieję. Życzę ci przyjemnej podróży. Jeszcze raz dziękuję.
Masz wspaniałą rodzinę. Należysz do niej, pamiętaj o tym. Świetnie się czuję. Wiesz, na co mam ochotę? Czekaj. Na otwartej przestrzeni nic się nie stanie. Śpiewaj. Believe me for those endearing young charms which I gaze on so fondly today, were to change by tomorrow and flee from my jakby było za mało hałasu. Skąd dochodzi ten głos? Wodzu, biały niedźwiedziu, mały koniu. To jest... Co to jest? Wygląda i pachnie jak... destylator do produkcji whisky na indiańskiej ziemi. Mały koniu, to nie nasze. Znaleźliśmy to. Ale to wasza ziemia. Tak, ale... To najlepszy dowód na to, że nasi czerwoni bracia powinni pozostać w rezerwacie. Wracajmy do miasta. Panie Thornbridge, bardzo proszę, jedźmy. Wie pan, że nigdy byśmy tego nie zrobili. Wiem, ale on wam nie uwierzy. Ktoś inny produkował tu whisky. Znaleźliśmy to tylko dlatego, że potężny głos wszystko potłukł. Potężny głos? Muley Jones? Otwórz tylko usta i wzywam szeryfa. Uspokój się. Kuzyn Muley wyjeżdża. Czekamy na dyliżans. Niech czeka w milczeniu. Widzisz? Słoiki. Zapłaciłem za nie ciężkie pieniądze. Whisky. Bardzo śmieszne. Dopiero przyjechałem. Chce mi się pić. Mam tylko piwo, dlatego że przechowuję je w drewnianych beczkach. Nie lubię piwa, lubię whisky. Przyjdź później, czekam na dostawę. Będzie lada chwila. Zaczekam. Tak szybko przywiozą whisky z San Francisco? Nie martw się o to, skąd ją przywiozą. Niech twój tato zapłaci za szkody, żebym mógł ją kupić. Kuzynie, przyjechał twój tato. Idzie do więzienia? Zobaczmy. Zaraz wrócimy i dokończymy piwo. Na ziemi Indian. Zapach whisky unosił się wszędzie. Coś okropnego. Szukałem tej bimbrowni po całej Nevadzie. Nie wpadłem na to, żeby jechać do Indian. Znam białego niedźwiedzia. Obaj wiemy, że ludzie z jego plemienia nie są tak głupi, żeby pędzić whisky. Wiem, co widziałem. Co się dzieje?
Niech pan sam to obejrzy. Ja podjąłem decyzję. Indianie wrócą do rezerwatu przy pierwszej nadarzającej się okazji. Wyjeżdżam, do widzenia. Do rezerwatu? Wyślę tam zastępcę. Co się stało? Znaleźliśmy bimbrownię tuż przy rezerwacie. Pożegnaliśmy się z wami i po chwili głos twojego kuzyna Muleya rozbił masę butelek z whisky wokół bimbrowni. O Boże, znowu? Znowu. Przecież Indianie by nie pędzili whisky. Ja to wiem, ty to wiesz, ale pan Thornbridge tego nie wie. A tam ktoś produkował whisky. Dyliżans odjeżdża za pół godziny. Nie znajdziemy winowajców. To moja wina. Znajdę winowajców, choćbym miał to przypłacić życiem. Kuzynie, chciałbym, żebyś zrobił jedną rzecz. Bardzo bym chciał. Wsiądź do dyliżansu, tak jak planowałeś. Pójdę do hotelu i po raz ostatni spróbuję przekonać pana Thornbridge'a. Kuzynie, tak mi przykro. Wierzę ci. Ale to nie pomoże plemieniu małego konia. Wypijmy piwo. Może coś wymyślimy. Witajcie. Czy on nie wydaje ci się dziwny? Eski? Jest bardzo dziwny. Chodź. Proszę. Najlepsza whisky, jaką piłeś w życiu. Cieszę się, że znowu ją sprzedajesz. Ja też się cieszę. Skąd to masz? Z Carson City. Od 2 tygodni nie przyjechał tu żaden wóz z Carson City. Skąd to masz? Nie wścibiaj nosa w nie swoje sprawy. Będę wścibiał. Skąd masz whisky? Sprzedaję alkohol. Nie interesuje mnie, kto go robi. Chyba, że pochodzi z bimbrowni, która była na ziemi Indian. Kto ci przywiózł whisky? Nie ma przepisu, który kazałby mi zeznawać, skąd biorę towar. Niech cię diabli. Muley? Musimy się zastanowić. Kuzynie, myślmy szybko. Dyliżans odjeżdża za 10 minut. Wiem. Chodź. Jak się masz? Dobrze. Włożył ciepły płaszcz na taką pogodę? Sam mówiłeś, że to dziwak. Tak, ale nie aż taki. Bardzo proszę. Dzięki. Na razie więcej nie przynoś. Dlaczego? Mam jeszcze całą partię. Powiem ci dlaczego. Chodź, patrz. Hoska, Trite i jego głośny kuzyn. Wielkie rzeczy. Przyniesiesz następne butelki, a on się domyśli, kto pędzi whisky. Nikt się niczego nie domyśli. Porządny z ciebie gość. Jak chcesz, wniosę butelki tylnymi drzwiami. Nie chcę. Eski, wracaj. Eski, come here! Eski!
Spróbuję coś zrobić, żeby Tom Bridge nie wsiadł do tego dyliżansu. Ty wracaj do salonu i obserwuj Sama i Eskiego. Dobrze, kuzynie? Panie Thornbridge, słyszałem już wszystkie argumenty w obronie Indian. Szanuję to, że ufacie białemu niedźwiedziowi, ale ja mam namacalne dowody. Mogę podjąć tylko jedną decyzję. Jeden dzień zwłoki dla pana nic nie znaczy, a może od tego zależeć szczęśliwe życie całego plemienia Indian. Bardzo bym chciał wierzyć, że Indianie zasługują na to, żeby tu zostać. Ale odkąd tu przyjechałem, wywołują kolejne awantury. Skąd pan wie, że nie dojdzie do następnego karygodnego incydentu, który postawi ich w jeszcze gorszym świetle? Stój! Beautiful dreamer, come here to me. Your fools I'm breaking with loud melody. You've been jail before. Wait just a minute. Musi pan tego posłuchać. On śpiewa dla pana. Dla mnie? Tak. Co się dzieje? No właśnie. Co tam masz? Skąd one się tu wzięły? Oto dowód. Ten człowiek niósł whisky. Co to ma wspólnego z Indianami? Powiedz mu, Eski, bo nie ręczę za siebie. Masz rację, Ben. Za dużo narozrabiałeś. Jeśli nie powiesz, skąd masz whisky, nie wyjdziesz z więzienia przez 10 lat. Dobrze. Wszystko przez Jureya. Pędził whisky na ziemi Indian. Mówił, że zarobimy fortunę. Panie Thornbridge, cóż, panie Cartwright? Idziemy. Biały Niedźwiedź i jego ludzie mogą liczyć na moją przychylną opinię. Dzięki panu Cartwrightowi. Dzięki kuzynowi Mulleyowi. Ma niesamowity głos. Znam parę osób w San Francisco, które pomogą mu go kształcić. Dziękujemy. Będzie nam cię brakowało. Będę za wami tęsknił. Zawsze będziesz u nas mile widziany. Bardzo dziękuję, kuzynie. Jeśli nauczę się panować nad swoim głosem, pewnie do was wpadnę. Zapraszamy. Oddam pieniądze za wszystko, co potłukłem. Nie musisz. Co miesiąc będę wam wysyłał $2.
Jeśli nalegasz. Przyjemnej podróży. Come with me, my Phyllis dear, to yon blue mountain free, where the blossoms smell the sweetest. Come rove along with me. It's every Sunday morning when I'm by your side. We'll jump into the wagon and all take a ride. Oh, wait for the wagon. Wait for the wagon. Wait for the wagon and we'll all take a ride. Policzyłem, $2 miesięcznie spłaci dług za jakieś 150 lat, jeśli szybko wyjedzie z miasta. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Agnieszka Sobkowska. Czytał Marek Czubek.